Witam wszystkich. Chciałem wam zaprezentować takie małe urządzonko, nazywa się WikiLeader. Dostaliśmy je tak naprawdę niedawno, bo od niedawna wspiera polską wersję Wikipedii. I chcieliśmy je zaprezentować. Urządzenie zostało wyprodukowane przez firmę OpenMoko. Na pewno znacie ją z takich projektów jak Open Linux czy Neo FreeRunner. Takie PDA, telefon komórkowy. Firma pochodzi z Tajwanu. Zajmuje się oprogramowaniem urządzeń na otwartych licencjach i przy okazji pisaniem systemu dla tych urządzeń. No i wyprodukowali coś takiego, co się nazywa WikiLeader. To jest to tak naprawdę prosty, mały czytnik tekstu stron Wikipedii. Czyli możemy w postaci takiego małego urządzonka mieć kilkanaście Wikipedii w różnych językach. Dane zapisywane są na karcie microSD. Także im większa karta, tym więcej tych wersji Wikipedii będziemy trzymać, jakieś tam słowniki, czy nawet cytaty. Zasilana przez zwykłe małe baterie, mogą to być oczywiście akumulatorki. Klawiatura, pełna klawiatura QWERTY, dotykowy ekran. No i tak mniej więcej urządzonko wygląda. Ponieważ jest to wersja offline'owa Wikipedii, fajnie by było, gdyby można było ją aktualizować. Wersje Wikipedii na DVD są read-only. Firma OpenMoko udostępnia specjalnego klienta na system Windows, który pobiera wersję Wikipedii, wgrywa się na kartę SD i mamy nową wersję encyklopedii. Plany są takie, że dla ludzi, którzy nie mają internetu lub mają słabe łącza, firma OpenMoko za kilka dolarów raz do roku wysyła kartę SD z nową wersją encyklopedii. Sam klient do aktualizacji jest bardzo prosty. Podłącza się do serwerów, wybieramy wersję encyklopedii, jest ona ściągana, zapisywana na kartę, podłączamy do urządzenia i wszystko powinno działać. Urządzonko jest małe, obsługuje jeden riskowy procesor tak naprawdę, ma różne interfejsy wyjścia, wejścia, obsługiwane są karty SD maksymalnie do 16 GB, także całkiem spora ilość tekstu się tam zmieści. Przed chwilą widziałem nawet modyfikację tego urządzenia, gdzie z WikiLeadera zrobiono konsolę do gier, jakieś Snake'i, Tetris'y i tak dalej. Także są też możliwe modyfikacje. Dotykowy ekran, co prawda monochromatyczny. Nie wyświetlane są żadne grafiki z encyklopedii. Obsługa jest dosyć bardzo prosta. Wciskamy guzik Power, ona startuje, wybieramy wersję Wikipedii, szukamy hasła. Tak wygląda po dostarczeniu. Urządzenie kosztuje 99 dolarów wraz z przesyłką. No właśnie, drogo. No ale w porównaniu do innych tradycyjnych papierowych encyklopedii, które ciężko aktualizować, może być fajną alternatywą. W zestawie dostajemy samo urządzenie, instrukcję obsługi i dwie baterie. Instrukcja obsługi jest w języku angielskim i bodajże japońskim. I tak mniej więcej wygląda urządzenie po uruchomieniu. Klikając w tą ikonkę kuli ziemskiej, wybieramy wersję encyklopedii, którą chcemy przeglądać. Ekran jest dotykowy, więc bardzo prosto jest wybrać hasło. Mamy guziki search do szukania, historię naszych wyszukiwań, którą możemy przeglądać lub czyścić, oraz random, czyli losujemy dowolny jakiś artykuł z dostępnych w urządzeniu wersji Wikipedii. Teraz wam pokażę, jak to działa w praktyce. Mam przygotowany filmik. Urządzenie startuje bardzo, bardzo szybko tak naprawdę. Na karcie 8-gigowej wgrałem takie wersje Wikipedii. Przesuwając palcem po ekranie możemy oglądać dalszą część tekstu, wszystkie linki działają. Przed prezentacją zauważyliśmy, że błędnie wyświetlają się infoboxy. Po prostu pokazuje się czysty kod. Nie renderuje ich.
przełączanie się między wersjami Wikipedii, którą mamy wgraną. Dokładnie, w pełnym słońcu kiepsko widać. Za 99. I przesyłka gratis. Nie ma problemu, obsługuje polskie znaki. Znaczy zauważyliśmy tylko problem z wyświetlaniem infoboxów, nie renderuje ich po prostu. Urządzenie posiada też kilka takich trybów debugowania, można dostać się do systemu, odpalić jakieś testy, prostego Painta, w którym rysujemy linię, lub własnoręcznie możemy napisać jakieś oprogramowanie, na przykład kalkulator. Mówię, widziałem jeszcze ludzi, którzy piszą na to Tetrisa czy grę Snake napisali. To jest konsola, w której możemy się podłączyć kablem do urządzenia, nim zacząć sterować normalnie z komputera. Jest to terminal szeregowy. No i najprostszy kalkulator. A tu jest cały test poprawności działania urządzenia. Czy działają na nim guziki, czy działa ekran dotykowy. Tak naprawdę jeszcze testowałem support, skoro już wydamy $99 na urządzenie, to chciałem zobaczyć, jak działa wsparcie. Po tym, jak urządzenie przyjechało, po pierwszym włączeniu nie chciało się włączyć już. Także napisałem maila i w ciągu 3 godzin dostaliśmy odpowiedź, co należy zrobić, żeby urządzenie działało. Naprawa była bardzo prosta, wyjąć baterię, dmuchnąć w slot urządzenia i włożyć baterię ponownie. Nawet jest to opisane na stronie DeWiki Reader w najczęściej zadawanych pytaniach. Jeżeli dalej to nie działa, to na ich koszt odsyłamy urządzenie i powinni przysłać nam nowe działające. Tak naprawdę ciężko coś więcej powiedzieć o urządzeniu, które ma tylko 4 guziki. Cena może trochę naprawdę odstraszać, bo to jest to jednak $100. 99. Nie renderuje poprawnie infoboxów. Trzeba by zobaczyć, jak sobie poradzić z innymi wersjami Wikipedii. Wyświetla je jako kod. Czyli jeżeli sprawdzaliśmy hasło Polska, to na początek masz po prostu bałagan i ciężko jest to odczytać. Wiesz, to tak naprawdę nie przeglądałem wszystkich haseł, więc ciężko mi sprawdzić. Większość wygląda poprawnie. Natomiast mówię, jeżeli było to hasło Polska, to na początku mamy stos tekstu niezrozumiałego dla... Być może, bo polska wersja jest bodajże od niecałego miesiąca. Dali wsparcie, jest do wyboru. Tu jest wgrana karta 8-gigowa, mamy wersję polską, angielską, wiki słowniki. Z Tajwanu i jakiś Wikitravel, no sporo tego się wgrało. Jeszcze jest miejsce na dogranie kolejnych wersji Wikipedii. No, urządzenie fajnie wygląda, może się przydać. Możemy wmówić jakimś wykładowcy, że jest to nasz kalkulator na wykładzie czy na jakimś kolokwium. No, niektórym dało się wmówić, że telefon komórkowy z internetem to jest prosty kalkulator albo słownik.
Dobrze, a czy ja mogę jeden komentarz? Bo pytanie, dla kogo jest to urządzenie? Bo to rozumiem, że ten WikiReader jest przeznaczony dla osób, które mają 96 dolarów, potrzebują właśnie mieć pod ręką treść Wikipedii i potrzebują z niej skorzystać. To wydaje mi się, że to jest trochę takie rozwiązanie tymczasowe, kiedyś były takie urządzenia ze słownikami we wszystkich językach, a potem te słowniki trafiły na komórki, w związku z czym ludzie już nie musieli tych słowników kupować jako osobne urządzenia. No, w przypadku akurat Wikipedii, ja od półtora roku używam Kindla, który ma praktycznie na całym świecie dostęp do anglojęzycznej Wikipedii przez darmowe łącze 3G. A w stu krajach świata, w tym w Polsce, działają wszystkie strony internetowe, w tym polska Wikipedia. Więc on kosztuje chyba trochę więcej niż te 99 dolarów, 189 czy coś, ale ma się dostęp do wszystkiego, a nie jakieś tam jedno urządzenie, które umożliwia tylko dostęp do Wikipedii zapisanej offline. Więc pytanie, jaka jest w ogóle przyszłość tego WikiReadera, kiedy on zostanie wywarty właśnie albo przez urządzenia, które pozwalają korzystać z internetu właśnie na całym świecie, tak jak Kindle, albo przez po prostu komórki, tak? No do komórki włożę sobie kartę właśnie SD też jakąś odpowiednio dużą z całą zawartością Wikipedii, no i nie będzie mnie interesowało jakieś dodatkowe specjalne urządzenie. Zgadza się, ale nie znam modelu biznesowego OpenMoko i nie wiem, dla kogo produkują to urządzenie, ale na pewno produkują dla kogoś, kto ma 99 dolarów i jest w stanie to kupić. Znaczy w ogóle firma OpenMoko bawi się w takie rozwiązania open source'owe, open hardware'owe. Ten projekt ich Neo Freerunner też tak kiepsko się tak naprawdę rozwija. Planowane były aktualizacje, ale to tak naprawdę stoi w miejscu, więc być może jest to próba wejścia na jakiś rynek, przebadania tego rynku. Oni generalnie dużo tworzą urządzeń, może pójdą w innym kierunku. Może być taki test jest troszeczkę rynkowy i chcą widzieć, jak to się sprzeda, bo nie ujawniają oczywiście informacji o sprzedaży tego. Słuchajcie, no więc trzeba głowę podnieść, nie tylko jesteśmy w Poznaniu, gdzie internet jest na rynku za darmo, ale na świecie są miejsca, gdzie nie ma internetu i nie będzie internetu. No i szuka się sponsorów, ładuje się Wikipedię, daje się ludziom to ustrojstwo, no i oni mają, i raz do roku dostaną nową kartę. Panu, i mogą. Ale jest projekt, ja rozumiem, że... Ale jeszcze raz. Nie jest nie dla ludzi z Poznania, to jest, no tak, każdy tu ma komórkę i Wikipedia w komórce. To jest dla ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu. Jeżeli mamy dzieci w Afryce, to jest projekt właśnie laptopa za 100 dolarów, który taką korpą się nakręca. I ten, na tego laptopa, jeżeli on już powstanie, bo nie... No dobrze, no ale ten, ale jak się kupuje, jak sponsor kupuje 1000 takich, to on nie płaci 99 dolarów. Gwarantuję to. Także. No jest to urządzenie, jest to jakaś alternatywa, no tak jak tu wszyscy siedzimy, wiemy, że to się nie sprawdzi, no i tyle. Tak naprawdę Wikipedię możemy na dowolnym teraz telefonie komórkowym otwierać. Ale urządzenie pojawiła się polska wersja, także ktoś to musi kupować, skoro zrobili polskie wsparcie. Tak, po wybraniu hasła można wybrać dowolną wersję językową, którą mamy wgraną. Tak, do tego samego hasła. Lub klikając w tą kulę ziemską wybieramy konkretną wersję językową, w której chcemy przeszukiwać. Prosimy tak, do działa. Mikrofonu. Działa bez problemu przełączanie. Dziękuję.